Siema, tu Wahacz. Skoda Karoq pojawiła się na rynku w 2017 roku, a w 2022 przeszła kurację odświeżającą. Sprawdźmy, co przy jej okazji się zmieniło oraz jak ten model już po kilku latach obecności w sprzedaży się trzyma. Aby się o tym przekonać, Skoda udostępniła mi do jazdy egzemplarz w najlepszej benzynowej konfiguracji, bo mamy tutaj flagowy silnik na to paliwo, czyli 2.0 TS i 190 koni, połączony z automatyczną skrzynią biegów DSG oraz napędem na 4 koła. Aby było jeszcze lepiej, wersja wyposażeniowa samochodu to najdroższe Sportline w znanym z materiałów promocyjnych pomarańczowym lakierze za 3100 zł, zatem jest czym jeździć. Wróćmy jednak do liftingu Karoqa i zmian, jakie wprowadził. Na zewnątrz model ten nie przyniósł może stylistycznych trzęsienia ziemi, ale od frontu wprowadzone modyfikacje są łatwo dostrzegalne, bo mamy przeprojektowaną atrapę chłodnicy wraz ze światłami o bardziej wyrazistym wzorze. Zmienił się też trochę zderzak i ogólnie efekt tych zabiegów wypada moim zdaniem zdecydowanie pozytywnie. Z tyłu zmienił się za to wzór świateł i to by było na tyle. Zatem osoby szukające dosyć neutralnie wyglądającego, ale spójnego i ładnego SUV-a tych rozmiarów będą wciąż zadowolone. Lifting przyniósł też modyfikacje konstrukcyjne mające na celu obniżenie zużycia paliwa za sprawą zmniejszenia oporów powietrza. Uzyskano to poprzez dodatkowe osłony podwozia, inny spoiler z tyłu czy zamaskowane felgi aero obecne w egzemplarzu testowym. Światła wraz z liftingiem nie zmieniły się tylko stylistycznie, ale też technologicznie, bo z przodu od wersji Style pojawiły się matrycowe LEDy. Rozdzielenie lamp wciąż jest tutaj obecne i tworzy moim zdaniem dobrze wyglądający, wyrazisty efekt. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też są diody. Z tyłu wraz z liftingiem pojawiły się przede wszystkim dynamiczne LED-owe kierunkowskazy zamiast żarówkowych, ale także światło pozycyjne zyskało ładniejszy wzór i zmiany te zauważalnie poprawiły według mnie to, jak Karoq prezentuje się, gdy jest ciemno i wypada on bardzo dobrze. Matrycowe światła w Karoqu mają tak wycinać pionowo część wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie reszty drogi. Wychodzi im to naprawdę dobrze, ponieważ niezależnych stref trochę jest i dostrzec można, jak poszczególne z nich się wygaszają, na przykład na zakrętach, tworząc precyzyjny tunel. Też LEDy starają się unikać odbijania mocnego światła od znaków drogowych, przyciemniając sekcje, gdzie się one znajdują. Pod kątem reakcji na inne pojazdy, to jadąc za kimś i mijając samochody, światło reagowało bez zarzutu. Tak samo oprogramowanie nie głupiało, gdy przed Karoqiem było zupełnie pusto i inny pojazd pojawiał się w dalszej odległości, bo wtedy środek drogi wygaszany był odpowiednio szybko i ogólnie nie czułem potrzeby pilnowania tutaj świateł, bo po prostu działały jak trzeba. Biorąc to pod uwagę, LEDy w testowanej Skodzie robią naprawdę dobre wrażenie, a fakt, że to rozwiązanie pojawia się dosyć szybko w cenniku na liście wyposażenia standardowego sprawia, że tym bardziej należy docenić poziom, jaki jest tutaj obecny. Również od wersji Style w Karoqu obecne jest dekoracyjne oświetlenie wnętrza. Mamy na górze bardziej wyraziste LED-owe paski, a na dole bardziej rozproszone podświetlenie przestrzeni na nogi. Można modyfikować kolorystykę tych górnych sekcji, wtedy też zmieniają się akcenty na ekranach kolorystyczne. Jeśli chodzi o intensywność podświetlenia, to każdy z tych pasków może mieć swoją osobną intensywność. Można też modyfikować to, jak podświetlone będą przestrzeni na nogi. Instrumenty pokładowe, one już oświetlone są niezmiennie na kolor biały, co jest dobrą decyzją, biorąc pod uwagę, że można sobie dostrajać niektóre kolory, a ta biel tworzy taki przyjemny podkład i w zależności od preferencji można sobie stworzyć odpowiedni efekt końcowy, co wypada moim zdaniem pozytywnie. Też to, że wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Rzut okiem na wnętrze w dzień pokazuje za to, że jego stylistyka nie uległa zmianie wraz z odświeżeniem, co oznacza, że mamy tutaj jeszcze trochę starsze podejście Skody z mniej finezyjnymi kształtami, ale za to pozbawionym jakichkolwiek udziwnień sposobem obsługi, mającym wzorowe rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Pod kątem jakościowym mamy tutaj w górnych częściach deski rozdzielczej miękkie tworzywo, dobrze wyglądające, miękko jest również na drzwiach, ale tylko w tych najwyższych partiach, ponieważ już tutaj niżej zaczyna się twardy materiał, który wygląda gorzej, tak bardziej plastikowo, błyszcząco. Widać to zwłaszcza na klamkach. Podłokietniki są niby obszyte, ale i tak są twarde, za twarde moim zdaniem. W wersji Sportline mamy wstawki imitujące włókno węglowe, ale nie ma ich zbyt wiele, generalnie jest tutaj bardzo ponuro, wszędzie czarno, nie można zmienić materiałów na jasne, to nie jest moim zdaniem atut tej usportowionej wersji w tych najbardziej strategicznych miejscach. Tutaj mamy jeszcze miękkie tworzywa, które wypadają ok. Fortepianowej czerni jest trochę na tunelu środkowym, ten
schowek mógłby mieć inną pokrywę, no ale nie jest to taka ilość, żeby jakoś bardzo przeszkadzało. Wykonanie detali jest bardzo dobre, tak samo wzorowa jest tutaj spasowanie, więc ogólnie jakościowo Karoq trzyma dobry poziom, ale jest miejsce na poprawki, niestety lifting ich nie przyniósł. Gdyby ktoś się zastanawiał, czym jest to coś na podszybiu, to jeszcze dopowiem, że jest to dodatkowy, miękko wyściełany schowek. Testowany silnik 2.0 TSI 190 koni nie był dostępny w Karoqu przez cały okres jego rynkowej obecności i czasami znikał z oferty, co miało miejsce chociażby na początku 2021 roku, kiedy to testowałem wersję z 1.5 TSI 150 koni i to było maksimum, co ten model oferował w obszarze jednostek benzynowych. W chwili obecnej 2-litrowa benzyna jest w ofercie, podobnie jak diesle 2.0 TDI o mocy 115 albo 150 koni mechanicznych, co w dzisiejszych czasach już się nie tak często zdarza. Generalnie w przypadku palety silnikowej Karoqa widać już wiek tego modelu, bo poza jednostkami wysokoprężnymi nie ma też tutaj żadnej formy elektryfikacji, zatem dla osób poszukujących zwykłego spalinowca będzie to atut tego modelu. Jeśli chodzi o strukturę cennika, to mamy trzy wersje wyposażeniowe, Ambition, Style i testowany Sportline i już w bazowej wersji mówić można o dobrym poziomie wyposażenia z chociażby dwustrefową klimatyzacją, dostępem bezkluczykowym, światłami LED czy spodziewanymi systemami bezpieczeństwa. Rozsądniej jest moim zdaniem dorzucić jednak 6350 zł do Style, aby mieć matrycowe światła, kamerę cofania, podgrzewaną kierownicę czy fotele, ale nawet w podstawie samochód trzyma akceptowalny poziom. Testowany Sportline dodaje jeszcze trochę wyposażenia, ale również dodatki stylistyczne i dopłata do niego jest spora, zatem jeśli ktoś ma ograniczony budżet, to rozsądniejsze jest moim zdaniem zdecydowanie się na Style i jakiś lepszy silnik. Wciąż jednak w Sportline domówić można trochę opcji dodatkowych i w egzemplarzu testowym znalazła się chociażby nawigacja Columbus z większym ekranem, czy pakiet Performance wprowadzający m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC i podbiło tę cenę samochodu do 181 tysięcy zł. W dalszym ciągu w testowanym egzemplarzu nie było jednak np. panoramicznego dachu, systemu audio firmy Canton, elektrycznej klapy bagażnika czy skórzanej tapicerki i wybierając taką wersję maksymalnie doposażoną spokojnie można przebić 200 tysięcy zł. Jeśli ktoś jednak myślałby o rozsądniejszym egzemplarzu, to za około 140 tysięcy złotych można mieć wersję Ambition z dodającym najważniejsze rzeczy pakietem Comfort i z 1.5 TSI 150 koni z automatem, czyli już fajną konfigurację. W wynajmie długoterminowym takie auto oznacza miesięczną ratę 1964 zł netto albo 2417 zł brutto przy 4-letnim okresie wynajmu i 20 tysiącach kilometrów rocznego przebiegu. Taką ofertę znaleźć można u partnera VHTV, czyli firmy Carlis Polska, a dla widzów kanału jest też bonus w postaci darmowego dostarczenia auta pod wskazany adres. Aby mieć ten bonus, trzeba wpisać kod wahaczfree w pole uwagi, składając zamówienie przez stronę. Link do niej wraz z instrukcją wrzuciłem w opisie filmu. Działa on też na inne modele w ich ofercie, więc warto się rozejrzeć. Zdecydowanie się na najmocniejszą benzynę wymaga w przypadku Karoqa sporej dopłaty, ale też poza większą mocą i pojemnością dostaje się napęd na 4 koła z trybem offroad, który występuje w pakiecie z adaptacyjnym zawieszeniem DCC. Po jego wybraniu samochód automatycznie odpowiednio dostraja działanie wszystkich systemów, a na ekranie pojawia się dedykowane menu z możliwością aktywacji asystenta zjazdu ze wzniesienia czy kilkoma informacjami. Osobiście Skody Karoq nie traktuję jako rasowej terenówki i 4x4 postrzegam bardziej jako wsparcie w trudnych warunkach na utwardzonych drogach, ale fakt zostaje, że jest to atut droższej wersji. Gdy nawierzchnia jest sucha, tak samochód przyspieszał od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Ogólna dynamika testowanego modelu jest bardzo dobra i wystarczająca, aby bezpiecznie podróżować bez względu na rodzaj drogi. W uzyskaniu takich odczuć pomaga też elastyczność silnika, ponieważ 2-litrowa benzyna już od około 1500 obrotów ma ochotę do przyspieszania nawet przy wyższych prędkościach i o ile aby wycisnąć więcej trzeba wkręcić ją trochę wyżej, to nawet bez tego jest nieźle, zatem silnik gwarantuje przynajmniej zadowalającą reakcję przy każdym wciśnięciu gazu. Jest to odmienne doświadczenie względem wersji 1.5 TSI 150 koni, którą testowałem przed liftingiem, ponieważ tam mniejsza moc i moment obrotowy sprawiały, że na niskich obrotach jednostka napędowa sprawiała wrażenie nieraz osowiałej, bo automat DSG połączony z oboma silnikami lubi trzymać je nisko.
nie do przesady i po wciśnięciu konkretnie prawego pedału reakcja jest odpowiednia i nie wpływa to na bezpieczeństwo jazdy, ale jednak czasami przy mniej intensywnym przyspieszaniu czułem, że mógłby trochę wcześniej wskakiwać z obrotami w okolicy minimum 1800-2000. W testowanym 2.0 TSI dokuczliwość tej charakterystyki jest mniej odczuwalna. Poza tym siedmiobiegowy automat DSG radzi sobie bez zarzutu, bo mamy w nim dobrą płynność przyspieszania bez względu na ostrość wciskania gazu, przełożenia zmieniane są też szybko, zatem jest to udana przekładnia, która poza wspominanym sporadycznym zwlekaniem z redukcją nie zwraca na siebie uwagi. Pod kątem spalania taki zestaw gwarantował mi wyniki uzyskiwane w Warszawie na poziomie 8,5-9 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał okolice 6,5 litra, na ekspresówkach było to 8 litrów, a przy prędkościach autostradowych około 9 litrów. Jadąc szybko, hałas jest skutecznie kontrolowany i ogólnie niezbyt się czuje w karoku prędkość jak na tę klasę samochodów. Za to bez względu na obroty silnika wysoko ocenić muszę kulturę pracy 2.0 TSI, ponieważ nawet przyspieszając okolic 1500 nie pojawiały się niezdrowe odgłosy czy wibracje, a kręcąc silnik wysoko miał on neutralny jak na czterocylindrowca dźwięk. Można go zmodyfikować w wyborze trybów jazdy i sztuczne tryby nie wprowadzają żadnego wulgarnego brzmienia, tylko trochę wzmacniają naturalny dźwięk silnika, co jest nawet ok, bo bez tego jednostka napędowa, jak na konstrukcję spalinową, jest tak wygładzona, że aż robi to trochę dziwne wrażenie. Wybór trybów jazdy pozwala też na znacznie więcej w obszarze dostrajania zachowania auta do swoich preferencji. Niestety za każdym razem po uruchomieniu silnika karok startował na ustawieniach normalnych. Było to irytujące, ponieważ na normalu układ kierowniczy stawia w nim za mały opór. Przydaje się to w mieście, ale na trasie kierownica pracuje po prostu za lekko i chociaż przez wygładzenie reakcji nie ma problemów z bezpieczeństwem i mieszkowaniem auta, to odczuwalne wrażenie pewności prowadzenia jest pogorszone. Na ustawieniach sportowych pojawia się już wyczuwalny opór, co w połączeniu z dobrą jak na takiego SUV-a precyzją i brakiem opóźnień przekłada się na naprawdę pozytywne wrażenia z jazdy. Dużo zmienia też adaptacyjne zawieszenie DCC, bo na ustawieniach sportowych karok robi się już konkretnie twardy. Na normalu jest bardziej neutralny, a w trybie komfort w większym stopniu w bujany sposób zachowuje się na nierównościach. Maksymalna twardość w tym samochodzie, poza nielicznymi wyjątkami, gdy siedzi po naprawdę jakiejś fajnej, krętej drodze, nie jest moim zdaniem potrzebna, a różnica pomiędzy normalem a komfortem nie jest aż tak duża, aby ten pakiet był czymś koniecznym do zamówienia. W każdym razie daje on duże możliwości zmiany charakteru auta i ja preferowałem jazdę na ustawieniach komfortowych, gdzie mamy naprawdę skuteczne neutralizowanie nierówności, co zapewnia przyjemne i odprężające podróżowanie. Z karoka wraz z liftingiem zniknęły fizyczne zegary, teraz są wyłącznie elektroniczne. W biedniejszych wersjach mamy 8-calowy zestaw, a w Sportline od razu dostaje się lepszy, mający 10,25 cala oraz duże możliwości personalizacji. Można zmieniać to, co będzie na środku. Pomiędzy tarczami są wszystkie najważniejsze moduły do wyboru, wliczając to audio czy też telefon, a także nawigację. W jej przypadku można sobie odpalić widok mapy. Na całości są też inne widoki, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, że można sobie to wszystko tak dostrajać. Jest widok autostradowy, taki minimalistyczny, bardziej sportowy, ale to nie koniec możliwości dostrajania pod siebie, ponieważ są też możliwości zmiany tego, co będzie w lewej oraz w prawej tarczy. Są trzy widoki predefiniowane, może tam też nic nie być, więc jest to dopracowane, funkcjonalne rozwiązanie. Z jednym wyraźnym minusem w postaci szybkości działania. Widzicie, jak to wszystko z opóźnieniem działa względem tego, jak na przykład poruszam pokrętłem, przełączać się po modułach, co wypada czasami irytująco, no ale na szczęście niezbyt często się z tego korzysta, aż tak bardzo, żeby przełączać się tak intensywnie po tych wszystkich rzeczach, więc nie jest to aż tak dokuczliwe na co dzień. Swoją drogą sterowanie z prawej strony kierownicy tymi zegarami jest bardzo wygodne. Mamy też tutaj wejście od razu do asystentów bezpieczeństwa. Z lewej strony obsługuje się system audio. Tempomatem steruje się joystickiem pod kierownicą, który jest ergonomicznie zaprojektowany, ale przez to, że jest niewidoczny, no to wymaga chwili przyzwyczajenia. Kierownica w wersji Sportline obszyta została wysokiej jakości, w większości perforowaną skórą. Mamy też odpowiednie logo oraz trzecie ramię, które jest nieobecne w tych bardziej standardowych odmianach, co moim zdaniem estetycznie także wypada tutaj na plus.
Skoda wraz z liftingiem nie ruszała systemów inforozrywki i dla mnie jest to ok, chociażby flagowy Kolumbus z ekranem 9,2 cala wraz z czujnikiem zbliżeniowym. Te etykietki się pojawiają, gdy zbliżam palec, gdy oddalam go, to znikają dla większej przejrzystości. Wciąż sprawdza się bardzo dobrze. Mamy tutaj chociażby personalizowalne ekrany domowe. W innych miejscach interfejs jest dopracowany, ustawienia, one są podane w bardzo klasycznej formie, więc można tutaj wszystko sobie dobrze dostroić. Też są logicznie pogrupowane w kategorie. W innych obszarach też nie ma najmniejszych problemów, aby się tutaj połapać. Jest duża szybkość działania, świetna reakcja na dotyk, taka iście smartfonowa, jakieś też smartfonowe bajery typu belka skrótów wysuwająca się od góry. Zatem wciąż trudno jest mi wskazać jakąkolwiek wadę tego systemu. Pod ekranem mamy też niezmieniony przez lifting panel klimatyzacji, który jest w pełni fizyczny i świetnie wypada pod kątem ergonomii, lepiej niż zaszycie tego modułu w systemie inforozrywki, tak jak ma to miejsce w najnowszych Skodach, na przykład Octavii. Poniżej mamy jeszcze kilka fizycznych przycisków, tak samo znajdują się one na tunelu środkowym. Nie jestem za to zwolennikiem obecności tylko portów USB-C na pokładzie, przy dwóch z przodu, jedno we wciąż popularnym standardzie USB, aby nie zaszkodziło. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma mało atrakcyjną moim zdaniem pod kątem wizualnym bryłę, ale za to bardzo praktyczną, ponieważ jest ona niewielka, całość jest też lekka, ale sprawia solidne wrażenie pod kątem zmontowania. Mamy też tutaj zastosowany niezłej jakości czarny, lekko chropowaty plastik. Przód Karoka jest przyjazny podczas manewrowania, ponieważ nie mamy tutaj pochylonej szyby, co skutkuje krótkim podszybiem. Maska jakoś wyraźnie nie opada i jest trochę jej widać z perspektywy kierowcy. Widoczność na bok jest dobra dzięki odpowiednich rozmiarów szybom. Z tyłu poprzekątnej słupek nie jest masywny. Tylna szyba jest sporych rozmiarów. Jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Kamera cofania w Karoku wraz z liftingiem się nie zmieniła, co z jednej strony można postrzegać jako minus, no bo nie ma ona powalającej jakości i poprawa na przykład szczegółowości tego obrazu by nie zaszkodziła, ale z drugiej względem najnowszych modeli Skody i tego, co tam można spotkać, tutaj mamy jeszcze rozsądniej kontrolowane pole widzenia, obiekty po bokach nie są tak rozciągane, więc wciąż jest to bardziej funkcjonalne rozwiązanie, no i ta jakość też jest w pełni używalna. Do ułatwiających manewrowanie kształtów samochodu dochodzą też jego rozsądne wymiary, bo mówimy tutaj o SUV-ie mającym 438 cm długości i 184 cm szerokości. Kierownica na ustawieniach normalnych nie stawia zbyt dużego oporu i chociaż nie ma też co mówić tutaj o żywiołowości reakcji na poziomie samochodów typowo miejskich, to gdzieś na parkingach czy generalnie w mieście testowany model nie sprawiał mi problemów. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki całkiem spory zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet przy maksymalnym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w wyraźnym stopniu wystający. Na tylnej kanapie liczyć można na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Karoka ma 521 litrów pojemności, dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, duży otwór oraz także dużą regularność kształtów. Po bokach z obu stron w kufrze mamy niewielkie kieszenie w nadkolach, z prawej strony jest też dodatkowa półeczka, z lewej spotkać można ekskluzywnie gniazdo 12-woltowe. Z obu stron znowu mamy dźwignię, dzięki którym można w łatwy sposób składać oparcia tylnej kanapy. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1630 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń dostaje się jednak zauważalny uskok na podłodze. Podsumowując, Skoda Karoq nie potrzebowała moim zdaniem dużych zmian, ponieważ od swojej premiery jest to udany i rozsądny samochód i właśnie przez postawienie na rozsądek i przyjazność podczas użytkowania też dobrze się ten model starzeje. W chwili obecnej testowana Skoda jest trochę ładniejsza i trochę nowocześniejsza, jeśli chodzi o zastosowane technologie, zatem zmiany wyszły na plus. Jednocześnie nie kombinowano przy sposobie obsługi, przez co wciąż możemy tutaj mówić o świetnej ergonomii, lepszej niż w najnowszych modelach Skody, przez co lifting uznać można za zdecydowanie udany.
I to wszystko, co przygotowałem o poliftingowym Karoku. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis, Polska i ich ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.